Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Autobana. Przypominam, że zostały mi 4 osiągnięcia do zaliczenia w 100% tej gry. Skupiam się głównie w tym momencie na zdobywaniu jak największej kasy z mandatów. W drugiej kolejności jest dla mnie ważne zaliczenie zmiany. No a w trzeciej... W sumie nie wiem co w trzeciej. Exp na przykład. O. Więc, że tak powiem, tu mamy wytyczne, żeby co musimy zrobić, żeby nam zmianę zaliczyło, ale jest to dla mnie, że tak powiem, sprawa drugorzędna. Jak zaliczę, ok. Jest to po prostu w jakiś sposób wytyczna, co mogę robić na danej zmianie. No. Czyli na przykład jak dzisiaj trafię na pościg, no to okej, polecę ten jeden pościg i tyle. Ale za specjalnie nie będę się tym, że tak powiem, na tym skupiał. Łapiemy kierowcy na jakimś najlepiej widocznym łamaniu prawa. Tak, żebym wiedział, że jest szansa na wystawienie mandatu. Dokonam wtedy zatrzymania i będę szukał, że tak powiem, oprócz tego głównego przewinienia, złamania prawa, za które jakby został zatrzymany, coś dodatkowego. Zatem przyglądamy się tej cudownej ciężarówce, badamy. Zobaczmy, czy będzie jakiś wykrzyknik, niezapięte pasy. Jest ok. Czyli zasadniczo ja go puszczam i szukamy dalej. Jedzie kolejny delikwent. Puśćmy go. Dobra. I jedziemy. Badamy pojazd. Jest ok. Aczkolwiek wydaje mi się, że on dosyć szybko jedzie. Więc skupmy się może na przekroczeniu prędkości. Co prawda wydaje mi się, że grosze się dostaje za to. Ale na przykład spróbujmy go zatrzymać. Kurde, no. Nie tego chciałem zatrzymać. No dobra. Jak zatrzymałem, to zobaczmy. Może akurat trafiłem na coś ciekawego. Ale oczywiście nie chciałem tego zatrzymywać. No, czyli rutynówkę robimy. Kontrola. Przyjrzyjmy się. Nic podejrzanego. Spytajmy się o trójkąty. Apteczka. W bagażniku. Zobaczmy może dokumenty. Też nie. Narkotyki? Nie. Ale dostałem poradę, żeby jednak sprawdzać. To idziemy na maksa wszystko. Moim zdaniem szkoda czasu, no ale... Jak była taka porada, trzeba skorzystać, no. Kieliszek wina, okej. Zobaczmy. Może pijany kierowca? Jednak nie. Sprawdźmy dokumenty. Okej. Wygląda, że jest GITES. Osoba nie jest poszukiwana. Pojazd test jest czysty. Dobra. Sprawdźmy zatem stan techniczny. Opony są okej. Rejestracja z przodu obecna. Kierunki. Światełka się palą. Tutaj jak? Światła są ok. Tutaj opona dla tego jest ok. Kierunek. Stopy. Wszystko działa jak ubezpieczenie. Jest ok.
Czyli światła są ok. Zajrzyjmy zatem w bagażnik. Trójkąt obecny, rzeczywiście. Tu nic nie ma, żadnych narkotyków. Nic nie ma przyczepionego. Misio jest. Apteczka, zobaczmy, może apteczka po terminie. O, no przynajmniej mandacik za apteczkę będzie. No i dostałem poradę, żeby też jednak ważyć samochody, to okej. Zaczynam ważyć. Nie będę się sprzeciwiał czasem. Więc ważmy. A nóż widelec. Może trafię. Nigdy nie wiadomo. Może się tutaj... Uważam, że to jest strata czasu, ale okej, no. Może się mylę. No, w tym wypadku była stratą czasu, dobra. No, przynajmniej szybciej zmiana minie. Dobra. Wystawmy mandacik. Będzie skromny, ale zawsze. 15 euro do przodu. Tak dla przypomnienia, muszę chyba 100 tysięcy euro nazbierać. A mam w tej chwili chyba 15 tysięcy po 42 odcinkach nagrywania. Aczkolwiek gdzieś tak zacząłem się skupiać na mandatach po 20 chyba którymś odcinku, więc na początku olewałem jakby ten element gry. W sumie wiem, że powinienem jakby przed rozpoczęciem gry, nowej gry, sprawdzić, jakie są osiągnięcia i ewentualnie się tym kierować. Ale no niestety często przykrywką osiągnięć gra dużo tajemnic zdradza, więc po prostu aż tak bardzo nie chciałem. Aczkolwiek w tej grze, no co tu mogą być za tajemnice? Sprawdźmy kontrolę, ale chyba będzie ok. Dobra. Odpuśćmy sobie zatem. Kurde, miałeś odpuścić. Autostrada się kończy generalnie, więc nie ma sensu tego kontynuować. Za chwilę nam się gra w gra, o właśnie. I będziemy po przeciwnej stronie autostrady i zawracamy zasadniczo i możemy powtarzać czynności, czyli spróbować dogonić tego kierowcę, który na moje oko chyba bardzo szybko jedzie, skoro go nie mogę dogonić. Jak widać, wstępnie świeci się na czerwono. Więc można by go spróbować zatrzymać. Kierowca ucieka, spoko. Spróbujemy go dogonić. Oczywiście w poprzednim odcinku, jak ich nie goniłem, to mi nie uciekali za bardzo, tak za mocno w sensie. Ten oczywiście mało się nie zesra, że tak powiem. Dobra. Że tak powiem, nie muszę go ganiać. Weźmy się za zbadanie kolejnego samochodu. No, mamy wykrzyknik. Zatrzymajmy pojazd. Było też doradzone, żeby zatrzymywać samochód przed. A jak widać, w tym wypadku nie działa to. No, to słaba porada. Pojedziemy zatem od tyłu. Tak jak na ogół planowałem zawsze. To oczywiście może być wina tego, że mamy pozostać za pojazdem, żeby ten, w tym wypadku się nie sprawdza ta porada, ale była oczywiście porada, żeby zajeżdżać drogę, to wtedy się szybciej zatrzymają. No jak widać, w tym wypadku się to nie sprawdziło. Czyli kolejna porada do śmietnika.
Kolega sobie jedzie. Jest cudownie. Może się kuźwa zatrzymać. Dziękuję. Porady, złote porady. Dobra, mamy wykrzyknik, czyli jakaś usterka, czyli uszkodzenia. Nie wiemy co, bo Helga nam nie zdradza, dlaczego zatrzymaliśmy. Mogą być to niedziałające światła, może być bieżnik zjechany. Tego nie wiemy. Dobra. Ogólnie, że tak powiem, po przyjrzeniu się o sobie, nic podejrzanego, już bym to odpuścił, ale sprawdzajmy tą jedną poradę, żeby sprawdzać wszystko. No, narkotyki negatywne, jak tam alkohol. Kieliszek wina, o, jest szansa. Co prawda nie czuliśmy alkoholu od kierowcy, czyli okiem naszym czujnym nie wykryliśmy, ale może alkotest coś pokaże. No niestety jednak straciłem czas. Dobra, zobaczmy dokumenty. O, dobra, dokumenty, przynajmniej to jest dobre. Za brak prawa jazdy czy coś, jest szansa, że zarobimy coś na mandacie, ale prawdopodobnie należy się tylko jakby upomnienie, ale jakby tego akurat aspektu nie pamiętam do końca. Może być tak, że za brak dokumentów jest jednak mandat pieniężny, nie upomnienie. Dobra, sprawdźmy pojazd. Czy się jakby pojazd był kradziony, i tak bym nie aresztował tego kierowcy, bo z tego nie ma kasy na mandaty. Dobra, sprawdźmy stan techniczny. Co znajdziemy? Bieżnik jest ok. Światło świeci, jest ok. Rejestracja jest, więc nie klikam. Tutaj jest ok. Bieżnik też będzie ok, bo na ogół jak jest bieżnik zły, to już po pierwszej oponie widać. Kierunek, stopy. Dobra, wygląda, że jest ok. Zobaczmy. Ubezpieczenie, wszystko jest. Dobra, to wygląda, że raczej światła chyba działają. Kupa misiów jest. Nic ciekawego. Apteczka. Apteczka, halo. O. Kolejny mandat za nieważną apteczkę. Super. Dobra. No i cóż, no, zobaczmy samochód. Może tym razem uda się mandat złapać na ważenie. Ja ogólnie bym nie ważył, bo to moim zdaniem szkoda czasu, ale to była porada numer 2, żeby ważyć jednak. Zobaczymy. Na ile samochodów, których sprawdzam wagę, trafię, że będzie przekroczona waga. Jestem ciekawy. Okej. Czyli, kurde, 1:1. Czyli ta porada wygląda, że jest okej. Inna sprawa, że nie znalazłem żadnego uszkodzenia technicznego, no czy ten. Światła działały, opony były ten, to tylko waga została do sprawdzenia. A jak wiemy, nasza Helga ma wokół wagę i wiedziała, że jest przeciążony. No i za przeładowanie jest 380 eurasków. No to już jest ładna sumka.
Okej. Czyli jakbym pominął w tym wypadku sprawdzanie wagi, to bym był w pledy 380. Ale oczywiście nie pomyślałem o tym, że jak zatrzymałem za usterkę, a nie znalazłem tej usterki, że powinienem zważyć, tylko się kierowałem tą poradą, żeby zważyć, więc przynajmniej tutaj jest plusik, jakby nie patrzeć. Bo prawdopodobnie bym to ominął, gdybym nie skorzystał z tej porady. Dobra, mamy kolejny wykrzyknik. Zatrzymujemy pojazd. Dobra, spróbujemy go zatrzymać, jak się uda. Goją. Ogólnie trzeba tylko wyprzedzić samochód i wtedy jest ok. Jak się wyprzedzi to? To już nie trzeba obstukiwać kierowcy i tak dalej, no. Tylko to jakby robię tylko i wyłącznie dlatego, że mamy to w zadaniach zmiany. Normalnie bym to olał. Ogólnie nic mi to nie przynosi, że zatrzymałem tego kierowcę. Nie dostanę żadnej kasy za to. Tylko dostanę expa. Exp się przydawał, jak pamiętamy, do osiągnięcia odpowiedniej rangi w policji. Tą rangę już mam dawno wymaksowaną, więc zasadniczo można by to było olać. Tutaj mamy skrótek, dobra, czyli idziemy w prawo, potem znowu w prawo i po dojechaniu do krańca mapy powinno nam się odpalić szybka podróż i się telepniemy do komisariatu tutaj. Odstawimy klienta. No i poszukamy nieprawidłowości ostatniej. Czyli zapewne wykrzyknika jakiegoś. I zakończymy tą zmianę, bo powiem szczerze, że nawet wolę w dzień te zmiany mieć niż w nocy. Inna sprawa, że dawno ten jakby incognito nie jeździliśmy. Ciekawe. Przynajmniej nie pamiętam. Cały czas jakby w mundurze śmigaliśmy. I oficjalnym radiowozem wymalowanym. No i dobra, wyjeżdżamy. Kolejne sprawdzanko. Trzeba podjechać blisko. Dobra, zobaczmy. Jest ok. To ja bym zaniechał. Sprawdźmy tę ciężaróweczkę. Jak mi się uda oczywiście. I jak? Też jest ok. Dobra, idziemy. Za kolejnym, tu widzę, kolega skacze z pasa na pas. Może coś będzie. Dobra. Zatrzymajmy. Spróbujmy mu zajechać drogę. Jedna porada się sprawdziła, to czemu druga ma się nie sprawdzić? No ale coś nie chce zjeżdżać, kolega. Jak? O, światła nie ma z przodu. Super. Jak? Zatrzymałeś się już? No, odpalaj. To jednak od przodu zatrzymywanie nic nie daje. O, dobra.
Dobra, mamy tak. Przy okazji zrobimy korek, będzie mi łatwiej kolejnych wyhaczyć. Dobra, tu na pewno widzimy, że światełko mu się nie paliło. Chyba, że go tak rąbnąłem, że przestało mu się palić. Ponieważ uszkodzenia. Dobra, sprawdźmy. Niczego podejrzanego. No ale dobra, idziemy całościowo wszystko. Trójkąt niby jest. Narkotyki. Okej, zbadajmy. Negatywne, no niestety. Jak tam alkohol? Okej, kolejny, który miał kieliszek wina. Ale nie czuliśmy jakby odoru alkoholu, więc pewnie znowu będzie 0-0. Te, no niestety. Tu się jakby sprawdza, jak bierzemy okiem i nie widzimy nic podejrzanego, to chyba jednak szkoda czasu na testowanie, ale okej, no dzisiejszy odcinek poświęcę na pełnym badaniu dokumentów i ważeniu każdego samochodu i sprawdzaniu pod każdym możliwym kątem. Zobaczymy. Jak na razie dzięki temu przynajmniej raz przeciążenie złapałem, 370 euro. Piechotą nie chodzi, więc jest ok. Nie wiem tylko, co mi da sprawdzanie samochodu, bo ja i tak go nie aresztuję, ale ok. Dobra, nie masz. Sprawdźmy osobę. Czysta. Dobra, przechodzimy do badania technicznego. Bieżnik jest ok. Tu musi światełko nie działać. Jak widać, nie działa. Kierunek światło działa. Badajmy jeszcze koło tutaj, ale koła raczej będą ok. Znaczy raczej, no są ok. Prawe światełko. Wygląda, że jest ok. Zobaczmy, jak tam z ubezpieczeniem. Jest ok. Lewe światełko. Też jest ok. Dobra, zajrzyjmy do bryki. Trójkąt był. Kurde, ciekawe, czemu tej apteczki nie chce mi zbadać. Apteczka tym razem jest w porządku, niestety. Niestety, ale może jakieś narkotyki się jeszcze znajdą. Trzeba poszukać. A nóż, widelec. Znaczy nóż też mógłby się przydać. Dobra, misio jest bezproblemowy. Dobra, zamykamy. Dokonajmy ważenia. Może też się poszczęści doradcy, że będzie przeciążony. I będzie moja pomyłka, że nie ważyłem. Zobaczmy. Za chwilę będzie wiadomo. Jak? Przeciążony czy nie? Proszę bardzo. Normalnie trzeba pogratulować. Prawdopodobnie kolejne 380 euro dzięki temu. Dzięki tej poradzie zarobiłem. Zobaczmy. Ciekawe, czemu jest mniej kasy teraz. Ale tak czy siak, 280. Więc jest GITES. Czyli przynajmniej porada z zważeniem samochodu się sprawdza. Dobra. O, koniec zmiany niestety. Aha, dobra, bo mamy wszystko zaliczone. I co ja tu mogę zrobić w takim wypadku? Cofnijmy się. Gdy już nam wyskoczyło koniec zmiany, niestety nie możemy już żadnych samochodów do kontroli zatrzymywać. Mimo, że mamy jeszcze 3 godziny służby. Moim zdaniem jest to bardzo słabe.
bo powinniśmy móc jakby dokończyć po prostu tą służbę. Na przykład powinniśmy mieć jakby samemu mieć wybór, że zgłaszamy przez radio na przykład w tym momencie, że wyrażamy chęć skończenia służby i wtedy powinniśmy właśnie być w tym momencie co teraz. A jakbyśmy mieli właśnie jak teraz też 3 godziny jeszcze czasu, to ja bym nie wybierał zjazdu na komisariat, tylko bym sobie jeszcze coś tam posprawdzał. No ale okej, przynajmniej no zjazd tu kawałek chyba będzie dalej niestety. Chyba. Dodatkowo, no jak skończę służbę, to przynajmniej może następna zmiana będzie za dnia. Będzie jaśniej. Chociaż taka jazda w nocy też ma swój ten jakiś tam urok. Dobra, w każdym razie wjeżdżamy tu na prawo. I znowu na prawo dajemy. Powinna się odpalić za chwilę szybka podróż. I kończymy zmianę. Tylko jeszcze trzeba dojechać. No i fantastycznie. Zaciągaj hamulec. Biegaj. My. Koniec zmiany. Zobaczmy teraz, jakie wytyczne kolejnej. Znaleźć narkotyki, test narkotykowy. Praktycznie ta zmiana już jest nie do zaliczenia. Nie przypominam sobie, żeby była jakakolwiek jedna zmiana w tych ponad 50, wręcz nawet chyba 60 zmianach, gdzie bym znalazł 2 razy na jednej zmianie narkotyki. Narkotyki średnio się znajduje co 10 zmian, mi się wydaje. Tak więc w tym momencie skupiam się już raczej tylko i wyłącznie na zaliczaniu, znaczy łapaniu na mandat. Dobra, nie zapięte pasy. Tym razem spróbujemy być przed samochodem. Pozostań za pojazdem. No dobra, no jak jest ten napis pozostań za pojazdem, to moim zdaniem w tym wypadku ta porada się nie sprawdza, żeby mu zajechać drogę. Trzeba czekać cierpliwie, aż sam się zatrzyma. Podejrzewam, że chyba na stację benzyny. Nie, no nie jedzie na stację benzyny. No dobra. No i tu trzeba niestety poczekać, aż się sam zatrzyma. Mogę ewentualnie tu stanąć, żeby sobie inne samochody przykorkować. Dobra, czyli zatrzymaliśmy za niezapięte pasy. Czyli wybieramy wykroczenie tym razem. I pasy bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że niezapięte pasy nie podlegają pod pouczenie. Raczej jest mandat. Nie widzimy nic podejrzanego, no ale robimy standardowo. Może w końcu trafię coś. Jak nie trafię nic do końca odcinka, to w przyszłym odcinku już nie badam w ten sposób. W sensie do końca. Nic moje oko nie wykryje, to olewam i przechodzę dalej. Dobra, alkohol. Dobra. No ale nie wyczuliśmy alkoholu. Ciekawe, czy coś znajdziemy tym razem. To już chyba jest trzeci czy czwarty kierowca, który niby coś pił, ale jest 0,0. Dobra, sprawdźmy dokumenty. Może nie będzie prawa jazdy albo coś.
Niestety jest. Sprawdźmy dokumenty. Okej, Elena Wilk. Osoba jest poszukiwana, ale powinienem ją teraz aresztować, ale tak jak wspominałem, z aresztowania nie mam żadnych profitów w tym momencie, na tym etapie gry w sensie. Jeżeli jakbym ją zatrzymał i doprowadził na komisariat i bym dostał jakąś kasę jakby za to, czy tam premię, no nie wiem, to bym to zrobił, ale nie opylam się. Po prostu zawracać się raz na komisariat i odstawiać tą... tego kierowcę, tą kierowczynię, nie wiem, kobietę, mi się nie opyla zupełnie. Dobra. Może będzie miała jakiś pistolet, cokolwiek. Niestety nic nie widać. Apteczki nie ma. Dobra. Czyli będzie można mandat wystawić. Zobaczmy jak tam waga, czy tym razem też się uda. Przynajmniej jedna dobra porada. Praktyczna, że rzeczywiście coś tam zarobiliśmy. Więc na pewno będę się stosował do niej. Już prawie 800 euro zarobiliśmy dzięki temu. Jak tym razem? Tym razem niestety żeśmy nic nie trafili. Dobra, wystawmy jej mandat. Brak apteczki to chyba 15. Dobra. Wiadomo, trzeba było ją aresztować, ale tak bym tych 35 euro nie przytulił za mandat. Kurde, nie trafiłem w siedzenie. Dobra. Wracajmy zatem. Sprawdzimy ten cudowny pomarańczowy samochód. No wyprzedzaj. Kurde, ale ruszył z kopyta. Zbadaj. Byleby mi się autostrada nie skończyła. Okej. A zobaczmy ten prędkość. Chyba jest okej. Tak. Dobra. To idziemy do końca autostrady, żeby zawrócić. Na razie w tym momencie już nic nie sprawdzam. No kończ się autostradę. Kurde, zdążyłbym jeszcze kogoś zatrzymać. Okej. O! A jedzie wężykiem, więc jest szansa, że kierowca albo jest zmęczony, albo jest pijany. I jeszcze gada przez telefon. Ciekawe, czy da się zatrzymać. No, czy się, że się nie da. Kurde, no. A jest pijany. Ciekawe, jakby ten... się pewnie za każdym razem będzie uciekał. A za pijaka chyba niezła kasa jest. Ale niestety na ogół każdy, kto jest podejrzany o wypicie alkoholu, niestety mi ucieka. Okej, gadanie przez telefon. Zatrzymaj. Okej, tym razem go wyprzedziłem. Więc zadziała ta porada, żeby jechać przed tym, no bo no muszę przed.
No już znalazłem bezpieczne miejsce do zatrzymania. Aha, dobra. Kurde, sam powinienem wysiąść właśnie. Dzień dobry. Przez telefon gadała. Czyli wykluczenie. Rozmowa telefoniczna. Przyjrzyjmy się. Jak? Nic podejrzanego, więc raczej też nic nie znajdę. Ale już, tak jak powiedziałem, będę to robił do końca dzisiejszego odcinka. Zobaczymy, czy chociaż jedna osoba, gdzie moje oko, czyli na oko pokaże, że nie ma nic podejrzanego, coś wykryje jednak. Dobra, narkotyków nie było. Alkohol. W sumie i tak test narkotykowy muszę robić, żeby zmianę zaliczyć. Przynajmniej w 50%. Okej. Czyli alkohol i ten... Czyli tracimy czas w tym momencie. Okej, dokumenty. O, nie ma dowodu rejestracyjnego. Bardzo dobrze. Tylko nie wiem, czy za to mandat jest. Tego nie wiem. Chyba, że się okaże te... Znaczy no, i tak z tego kasy nie ma, ale jestem ciekawy, czy auto jest kradzione. Czyste jest, dobra. Dobra. Zobaczmy stan techniczny. Bieżnik jest ok. Światełko. Ok. Lewe światełko. Ok. Może chcesz ubezpieczenie. Kurde, ok. To się okaże, że tylko przez telefon gadała i to wszystko. Bardzo to lubię, jak ta kamera pokazuje. Nic nie widzę. I nie mam na to wpływu niestety. Więc mogę tylko spróbować wszystkie rzeczy przejrzeć. Bo to potrafię na ślepo. Dobra, zobaczmy, czy się na wagę złapie. Bo na razie chyba były dzisiaj cztery kontrole, czego dwie były trafne i dosyć owocne, że tak powiem, finansowo. Więc na to jednak warto tracić czas. Nawet jak się nie trafi, to warto. Bo to jednak, no prawie tysiak. O, wygląda, że jest przeciążony moim zdaniem. Nie, kurde, serio? Parę kilo zabrakło. Dobra, mandat, jak się da. Da się, dobra. 60 za telefon i brak dowodu rejestracyjnego, okej. Czyli zawsze 70 do przodu. 38 minuta odcinka, więc jeszcze mamy czas. Przyjrzymy się zatem tej cudownej ciężarówce. Czy tam ciągnikowi. Okej. Okay. Zatrzymajmy. Okej. Okay. O, przypadkowo wyprzedziłem. Zdecydowanie lepiej zatrzymywać jednak z przodu. Bo teraz ja wyłączam silnik, już jest okej. Okay. I mamy zaoszczędzony czas. Dobra. Czyli uszkodzenia jakieś. Okej, okay, przyjrzyjmy się kierowcy. Może coś będzie ciekawego. Nic podejrzanego. Ale i tak muszę test narkotykowy zrobić. Dobra. Dźwięk zaliczenia był właśnie przed chwilą. Nie ma żadnych tych, dobra. Apteczka. Jest w bagażniku. Trójkąt.
Okej. Będzie mandacik. Kolejny mandacik, cieszy mnie bardzo. Sprawdźmy dokumenty. Pojazd. Alkohol. Okej. Uwaga, teścik. Trafimy czy nie? Znowu nie trafiliśmy. Chociaż też jak obserwowałem okiem, że było czuć alkohol od kierowcy, nie zawsze to było w 100% jakby oznaką, że prowadzi pod wpływem. Dobra, bieżnik jest, zobaczmy tutaj. Dobra, apteczki i trójkąta zasadniczo brakuje. A nie, apteczka się schowała. O, ale jest nieważna. No i gitara. Zobaczmy drugie koło, jest ok. Czyli koła są GITES. Tablica jest. Światełka świecą. O, to nie świeci, dobra. Czyli mamy na pewno światełko do kolekcji. Zobaczmy jak tam... I ubezpieczenie do... no to... To się obłowimy. Co prawda tu nie widzę, czy się światła palą, czy nie, ale to na szczęście mam tylko sprawdzić. I zasadniczo nie interesuje mnie efekt, czy się świeciło, czy nie, bo ona już sama wie, czy światło było uszkodzone, czy nie. Dobra, mandacik. Może stówka wleci. Oby. A to równo stówka. Fajnie. Kuźwa. Zapomniałem zważyć. Kurka wodna. Zapomniałem. Ale lipa. Donis. Zapomniałem. Jest okej. Zaniechajmy. Jedzie coś? Jedzie. Będzie mnie z prawej strony mijał. No mijasz mnie? Dobra. Niech pan poczeka, panie kierowco. Daj się przyjrzeć. Uwaga. Jest okej. Dobra. Zobaczmy, przed nami jakiś tajemniczy korek. Niebieskie auto sprawdzałem, czy nie? Okej, rozmowa przez telefon. Wyprzedza. Kurka wodna! Nie to wybrałem. Ale ja nie daruję. Spokojnie. Gadka przez telefon. Nie ma bata. Jeszcze raz. Dobra. Wyprzedzajmy go. I zatrzymamy pojazd, będąc z przodu. Okej. Ej, o co chodzi? Trudno. Go nie dogonię. Chyba będzie mi odjeżdżał. Gadka przez telefon chyba 60 euro, nie? O ile pamiętam. Albo i nie. Dopiero się gdzieś tam zatrzyma. To będzie mój ostatni kierowca sprawdzony dzisiaj. Następnego, u którego nic nie znajdę, skuję go kajdankami i zawiozę na komisariat. Potem wykonam parę manewrów zakończających, skracających służbę. I zakończymy. Dobra, to była gadka przez telefon.
czyli wykroczenie, telefon komórkowy. Przyjrzyjmy się. Nic podejrzanego. No ale to i tak sprawdzę. Jeszcze. Negatywny alkohol. Okej, sprawdźmy. Okej. Czyli jak nie wyczuwamy alkoholu, to w następnym odcinku już nie będę tracił czasu na badanie alkomatem. Chyba, że będzie to w ramach zmiany zaliczenia. Dokumenty. Okej. Sprawdźmy. Dokumenty są. Dobra. No dobra. Tamto, co przeoczyłem, mogę jeszcze nadrobić. Pamiętać o zważeniu samochodu. Bo tamten mógł być przeciążony. I straciłem przynajmniej 300 euro. Jakby był. No tego się nie dowiemy niestety. Dobra, jak tam ubezpieczonko? Jest ok. Wygląda wszystko w porządku. O, apteczka po terminie. Bardzo dobrze. Tu nic nie ma. Okej. Waga. Już chciałem lecieć do kierowcy. Ale zobaczmy. Czy będzie trzeci kierowca z nadwagą? Czy nie? Będzie, czy nie będzie? Chwila prawdy. Chyba nie. 1750 chyba. No dokładnie. Okej, no to przynajmniej dwa razy trafiliśmy. Dobre i to. Czy to bardzo dobre jest, bo to z 800 euro wpadło. Okej, sprawdźmy to, co przeoczyłem. Wystawmy mandacik. 75. Dobra i to. Każda kwota jest dobra. Przybliża do tych 100 tysięcy nieszczęsnych. Przypominam, że sobie ustawiłem limit, że nagrywam maksymalnie 50 odcinków. Dobra, zobaczmy. Czy coś znajdziemy? Jak nie znajdziemy, to tego zatrzymuję. Okej. Zatrzymujemy pojazd. Zdecydowanie bardzo wydajne to zatrzymywanie jest. Wykrzyknik był, nie? Dobra. Nic podejrzanego. Dobra. Narkotyki. Nie. Sprawdzamy. Może trafimy. Nie trafiliśmy. Niestety. Apteczka. Jest ponoć. Alkohol. O. Jest szansa czy nie? Nie. No taka lipa, niestety. Dobra, dokumenty. Super, sprawdźmy dowód.
osobę, czy nie jest poszukiwana, czy samochód nie jest kradziony, to zasadniczo chyba nie powinienem już tych sprawdzać. Dobra. Biernik ok. Światło się pali. Lewe się pali. Koła to raczej powinny być ok. Kierunek to jest ok. Ok. Wygas. Ciekawe, czy tą usterkę, co widzieliśmy techniczną, to był... Dopatrzyliśmy się braku wykupienia ubezpieczenia. Wolałbym na przykład w tym momencie, żeby był z nadwagą, że tak powiem. Więcej kasiorki wpadnie. Okej. Okay. Chociaż czasem pamiętam, że jak się klika tak, to potrafi coś tam znaleźć. Dobra, zważmy. Ważenie, ważna rzecz. I jak? Będzie? Chyba nie. Nie. Niestety, tym razem nie. Dobra, dajemy mandacik. Proszę bardzo. Chyba grosze jakieś. O, 60. Nie takie znowu grosze. O, tak czy siak, warto już wracać na komisariat. Znaczy, i tak muszę. Dobra. Akurat godzina odcinka. Skończymy. Dwie zmiany się zaliczyły. Wydaje mi się, że tak na oko około 2000 zarobiłem. Fajnie by było, jakbym zarabiał po 10 tysięcy na odcinek. To wtedy bym wiedział, że dojdę do tych 100 tysięcy. Do 50 odcinka. Ale niestety... Niestety tak nie jest. Szukamy najbliższego zjazdu. Kurde, im dalej zajadę, tym więcej czasu będzie mnie kosztowała szybka podróż. Ale fiknął. Wydaje mi się, że najdalej jak się odjedzie, to 40 minut zabiera. No to i tak bym się załapał. Niestety to jest stacja benzynowa, więc tu nie ma szybkiej podróży. Przynajmniej ja tego nie odkryłem. Ale widać już kładkę. Powinno się dać zjechać zaraz na prawo. Tylko nie wiem, czy to czasem nie jest zjazd, znaczy wjazd na drugą autostradę, ale chyba nie. Chyba nie. Okej. Okay. Nadajesz. Okej, okay, szybka podróż na komisariat. Tylko 20 minut. Myślałem, że będzie 40. Dobra. Dokonujemy zaparkowania radiowozu, zamknięcia radiowozu i udania się na zakończenie służby. Oczywiście parkowanie jest dosyć koślawe, ale to mój zmiennik przestawi. Dobra, mamy koniec zmiany. Zobaczmy, co tam na następnej zmianie będą chcieli od nas. Wypadki, usterki, kontrolę prędkości. Czyli to jest
cele do zaliczenia. Dobra. Dzięki bardzo zatem za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejne tradycyjnie zapraszam. Następny czwartek, oby się udało. A jestem zawsze dobrej myśli, więc powinno się udać. Najwyżej może być jakieś tam opóźnienie paru godzinne, ale tak czy siak będę się starał, żeby w czwartek było. No, chyba że będzie jakaś siła wyższa, która mi to uniemożliwi, ale jak to mówię, bądźmy dobrej myśli, na serio. Dobra. W każdym razie dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.